Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku naprawimy sobie stojak na kwiaty. Jak widzicie, odpadła biedakowi nóżka, była już parę razy klejona, także trzeba ją przykleić na nowo. Dzisiaj, w odróżnieniu od innych odcinków, użyjemy porządnego kleju do drewna. Myślę, że w takich przypadkach będzie lepiej trzymał niż mój ulubiony klej montażowy. On prawdopodobnie zostanie delikatnie elastyczny i będzie generalnie lepiej trzymał drewno do drewna. Zaczynamy od tego, że musimy oczyścić ze starych, tutaj widzicie, czy nie widzicie, oczyścić z farby tą oraz tę nóżkę, złap się, o. Także zabieramy się do pracy, porządnie oczyścić ze starego kleju. Ja robię to oczywiście moim nożykiem. Tak jak widzicie, wszystkie te elementy, jak najwięcej farby trzeba, przepraszam, kleju trzeba usunąć. Usuwamy ten klej ze wszystkich zakamarków, gdzie się tylko da, gdzie są jakieś takie kawałki kleju, to usuwamy, żeby oba nasze elementy mogły jak najbliżej się zetknąć, a nowy klej wypełni te wszystkie ubytki. Tak samo usuwamy tutaj ze środka. Ile się da, to tam ze środka też musimy usunąć, żeby nasz ten kołek drewniany miał miejsce, żeby tam się wsunąć. Ile się da, to usuwamy. Teraz tylko przykleimy porządnie i pokażę Wam, jak to zabezpieczyć, żeby się nie kołysało, jak nie mamy porządnych zacisków. A ja tu niestety takich ściągów do drewna. Tu ich niestety nie mam. Wszystkie są na działce. Także jakoś sobie trzeba radzić. Zaraz zobaczycie, jak. Zatem zabieramy się za klejenie. Nakładamy klej na powierzchnię. Jest fajny, gęsty, które będziemy sklejać. Tu ten element sobie trochę podwyższę, żeby też pod niego nałożyć kleju. Kleju nie żałujemy. Nadmiar zawsze można usunąć. Na tę część też nakładam klej. Nie żałuję go, on jest taki galaretowaty, fajny. O, dobra. Zatykamy klej, żeby nam nie wysechł. I oba elementy łączymy. Owiniemy to wszystko taśmą papierową. Przygotuję sobie parę pasków taśmy, żeby móc tutaj działać. To jest niestety takie niefajne miejsce, że jest bardzo mały element zepsuty, znaczy ten złamany. Natomiast stosunkowo ciężki ten element i on nam chce zlecieć, ale my sobie poradzimy. Hop. Pokleimy go tutaj i będzie nam się trzymał. Już się wstępnie trzyma. Oczywiście zaraz go wzmocnimy. Nie używam jakiejś super mocnej taśmy papierowej. Jak widzicie, ona nie jest hipersilna. Chce nam się już nawet odklejać. Ale chodzi mi o to, żeby jutro mi łatwo odeszła. I żeby tam, gdzie nie trzeba, nie zostawiła brudnych śladów. Obkleiłem jeszcze bardziej nogę. Resztki kleju, który mi wycieka, wycieram, żeby nie było brzydkich zacieków. No i w takiej formie muszę ten stojak zostawić na całą noc. Minęła noc, klej nam zastygł. Możemy teraz się zabrać za zdejmowanie naszej taśmy. Jak tutaj widzicie, to jest nowy klej, który sobie kupiłem. Jak widzicie, o, albo nie widzicie, widzicie. Tutaj zastygł mi w taką piankę, co mnie bardzo cieszy, bo wygląda na to, że on troszkę spuchł zastygając, więc te drobne szpary, które nam zostały, prawdopodobnie świetnie wypełnił. Sam jestem ciekaw, jak ten klej się zachował. Bardzo solidna robota, bardzo solidna robota. Zdejmujemy. Widzicie, trochę spuchł, ale jeszcze trochę pracy, zwłaszcza tutaj. O, tutaj widzicie? Tu trzeba będzie uzupełnić. Jak widzicie, całość tutaj jest oczyszczona na tyle, na ile z kleju. Biorę kit do drewna
I te większe szpary sobie pouzupełniam moim oczywiście uniwersalnym narzędziem do wszelkich prac domowych. Starałem się, kupując, dopasować kolor kitu do drewna. Nie jest idealnie dopasowany. Natomiast chociaż jest zbliżony, hop, a i tak potem, tak jak Wam mówiłem, jak to wszystko zaschnie, to przelecę to papierem ściernym i przywiozę sobie lakierobejcę brązową ze wsi i z działki. I to jakoś ładnie, no tam przemaluję maźne parę razy, tak żeby było schludnie. Jak zaschnie, to dodatkowa jakaś warstwa wzmacniająca będzie. Nie jest to renowacja najwyższych lotów. Ważne, że mebel będzie można dalej używać. No, pokażę Wam efekt finalny. Widzicie czy nie widzicie? Widzicie, widzicie. Hop. Tak jak mówiłem, no nie jest może super idealnie, ale moim zdaniem jest całkiem dobrze. Udało nam się naprawić nogę w tym stojaku pod kwiaty. Dziękuję, że ze mną byliście w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!